Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Jakiś czas temu ktoś, już nie pamiętam kto i pod jakim filmem, pojawił się komentarz dotyczący kiperów, na pewno kart kiperów, abym pokrótce opisała każdą kartę kiperów, jak ja ją widzę. Ja powiedziałam, że to jest dobry pomysł, ale muszę przyznać się i wytłumaczyć, że całkiem o tym zapomniałam. I niedawno sobie przypomniałam i rzeczywiście może komuś przyda się to, co mam do powiedzenia o poszczególnych kartach kiperów z mojego własnego doświadczenia, nie tylko znaczeń książkowych. Przed sobą widzicie kartę numer 27, nieoczekiwane pieniądze. Ta karta jest łatwa w interpretacji wtedy, kiedy zadajemy pytanie o właśnie pracę, finanse, albo wtedy, kiedy pojawi się w rozkładzie, na przykład wielkiej tablicy, gdzieś w pobliżu karty pracy albo obszaru, który omawiamy, jeżeli chodzi o pracę. No ale słuchajcie, życie nie składa się tylko z prac, nie składa się tylko z pieniędzy, składa się również z wielu różnych innych płaszczyzn i też z relacji międzyludzkich, też z naszego życia wewnętrznego, też nie wiem, z jakiegoś tam dojrzewania z dnia na dzień, kontaktów z dziećmi i tak dalej. Nazwa nieoczekiwane pieniądze, właściwie przymiotnik nieoczekiwany, mówi tutaj bardzo wiele. Odrzućcie teraz te pieniądze, ten rzeczownik pieniądze, a skupmy się na przymiotniku nieoczekiwany. Co oznacza przymiotnik nieoczekiwany? No właśnie to coś, czego nie oczekujemy, czyli czego się nie spodziewamy. Coś, co przychodzi znienacka, coś, to może być coś dobrego, ale to może być też coś negatywnego, prawda? Życie nie składa się tylko z blasków, również z cieni. Więc mogą to być na przykład jakieś informacje, które przypadkowo odkryjemy, tak? Przypadkowo przeczytamy jakiś list adresowany do kogoś innego i tam będą mu zawarte jakieś kluczowe informacje. List, czy nie wiem, maila, czy przeczytamy SMS-a, czy wiadomość na WhatsAppie, innych komunikatorach, Telegramie, czy Signalu, nieważne. Nieoczekiwanie, czyli my nie planujemy tego, że weźmiemy powiedzmy komórkę naszego partnera, bo podejrzewamy go o coś i tam zaczniemy grzebać. Nie, to jest niespodziewane, coś nam wpadnie w ręce i po prostu ze zwykłej ludzkiej, nie wiem, czasami ciekawości, czasami wiecie, takiego przypadkowego trafienia na coś odkryjemy. Coś tam, tak? Albo idziemy ulicą, wejdziemy do tego sklepu i przypadkowo trafimy, nieoczekiwanie, przypadkowo, znienacka trafimy na jakąś świetną promocję czegoś, co chcieliśmy mieć od dawna, a tutaj nagle pojawia nam się coś takiego na drodze. To też, słuchajcie, są... kiedy nasz proces myślenia idzie jakimś tam zwykłym, rutynowym torem i mamy trochę klapki na oczach albo nie przychodzi nam do głowy, nie jesteśmy nawet pewni, że coś może inaczej wyglądać i nagle olśni nas, że coś wygląda inaczej niż myśleliśmy do tej pory. Albo na przykład jeżeli ta karta numer 27, nieoczekiwane pieniądze, pojawiłaby się przy karcie jego myśli, to może być to jakiś pomysł, projekt, genialny pomysł, który jest, nie wiem, innowacyjny, który może rzeczywiście przynieść pieniądze, czy jakieś dochody, albo jakiś złoty strzał, tak? Czy to finansowy, czy no nie wiem, w zupełnie innej dziedzinie. Po prostu to jest coś, co przychodzi do nas znienacka, raczej z zewnątrz, w tym sensie, że
my nie siedzimy i nie męczymy się, żeby te nieoczekiwane pieniądze gdzieś zdobyć. Czyli my nie jesteśmy poszukiwaczami skarbów i nie przeczesujemy lasów czy jakichś ruin, żeby znaleźć złoto zakopane przez Niemców albo przez Rosjan albo przez kogokolwiek. Po prostu idziemy sobie drogą jak taki głupi jaś i nie wiem, na drodze znajdujemy 100 zł. I to jest właśnie coś takiego. Albo idziemy sobie ulicą, spotykamy jakiegoś człowieka, rozmawiamy z nim i ten człowiek naprowadza nas, albo jego rozmowa, jego informacje naprowadzają nas na jakieś, nie wiem, nagle olśnienie, tak? To mogą być jakieś informacje, których się nie spodziewamy. Na przykład gdyby ta karta leżała przy karcie listu albo smutnej wiadomości, prawda? To wtedy by były informacje albo pozytywne, albo ta smutna wiadomość mogłaby zabarwić te nieoczekiwane pieniądze w sposób negatywny, tak? Że przychodzi do nas informacja negatywna na jakiś temat i my zupełnie się tego nie spodziewamy, w ogóle nie myślimy o tym, kompletnie nie mamy pojęcia, że coś takiego w ogóle egzystuje na świecie i nagle przychodzi do nas jakaś informacja. Także to jest coś na tej zasadzie. Owszem, to może być też, słuchajcie, premia w pracy. To może być jakaś ekstra gotówka, którą dostaniecie od szefa do ręki. To mogą być rzeczywiście znalezione pieniądze na ulicy, czy portfel, czy no nie wiem, cokolwiek. To może być również nieoczekiwane spotkanie kogoś, kogo nie widzieliście dawno. I gdzieś przypadkiem się spotykacie. To jest właśnie coś znienacka. To jest właśnie coś nieoczekiwane, nieplanowane. Taki trochę łód szczęścia, rzeczywiście. Taki, bo wiecie, ta karta nieoczekiwane pieniądze, ona w kartach Lenormand może mieć przełożenie na kartę konieczyny. Więc konieczyna jest małym szczęściem. Tak samo tutaj. Te nieoczekiwane pieniądze mogą być małym szczęściem. Czasami na przykład niektórzy ludzie mają taki nawyk, że pieniądze chowają między książki i zapominają potem o tym. I na przykład za 2 lata znajdują w danej książce, nie wiem, 100 zł, czy 50 zł, czy 200. I to jest właśnie coś nieoczekiwanego, że niby ja to tam sam włożyłem, potem o tym zapomniałam, w ogóle mi nie brakowało tej sumy i po jakimś tam czasie to znalazłem. To jest dla mnie no, takie małe szczęście, tak? Jeżeli chodzi o miłość, to może być, ale ta karta musiałaby, wiecie, to tutaj jest dużo różnych kombinacji, ale w miłości to może mówić o tym, że kogoś, że idziemy gdzieś, jesteśmy gdzieś na spotkaniu, czy na przykład przy karcie osobowej może się okazać, że ktoś nas z kimś pozna i okaże się, że z tą daną osobą nadajemy na tych samych falach, tak? Czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, nieważne. Czy nieoczekiwanie znajdziemy na tym danym spotkaniu, czy imprezie, czy melanżu, czy cokolwiek, nie wiem, bratnią duszę, albo miłość, albo przyjaciela, przyjaciółkę, tak? To jest, no właśnie, czegoś, czego się nie spodziewamy, coś, co jest powiedzmy takim uśmiechem losu dla nas, takim małym uśmiechem losu, takim, który rozjaśnia nam codzienne dni i codzienność naszą i ciepło nam się robi na sercu, jakaś, nie wiem, taka trochę radość przychodzi do nas, że wszechświat o nas nie zapomniał, że też nam coś się trafiło, jak ślepej kurze ziarno. Jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście, żebym dla Was rozłożyła karty Kipery, wielką tablicę na Wasze życie, zapraszam Was do kontaktu na PRIF. Wtedy mogę omówić aktualne
informacje, które wyrzucą karty na różne dziedziny życia i osoby, które w waszych życiach, w waszym życiu również się przewijają, razem oczywiście z prognozą. Dziękuję Wam za dzisiaj, dziękuję za wysłuchanie mnie do końca i do następnych filmów.